Cześć, jestem Anno, witam Cię w kolejnej części mojego kursu obsługi systemu szablonowego Smart. W tym odcinku chciałbym przedstawić Ci modyfikatory. Wracamy więc z naszej strony, znanej z poprzedniej części kursu. Jest to strona z tekstem na środku, to jest kurs Smart i tym właśnie tekstem będziemy się zajmować. Ten tekst chcemy modyfikować, bo jak sama nazwa wskazuje, modyfikatory służą do modyfikacji, w tym wypadku do modyfikacji tekstu. Aby zobaczyć w praktyce, jak działają modyfikatory, wracamy do kodu źródłowego naszej aplikacji. Odnajdujemy tekst, którym się mamy zajmować, a więc tytuł, i wywołujemy na nim modyfikator. Wywołanie modyfikatoru na tekście następuje poprzez użycie tzw. pipe'a, czyli pionowej kreski, wyglądającej o tak. Po pionowej kresce podajemy, jaki modyfikator ma zostać zastosowany do danego tekstu. Modyfikatorów jest dość sporo w Smartach, można to je spotkać dokładne wyjaśnienie, jak działają i do czego służą, w dokumentacji oczywiście. Przedstawię Wam tu kilka podstawowych, które moim zdaniem są niezbędne do normalnej, poprawnej pracy z tym systemem szablonowym. Po pierwsze, modyfikator o nazwie upper. Zapisuję, odświeżam. I widzimy, że w tym momencie cały tekst podany do modyfikatora upper zmieniany jest na duże litery, czyli jest pisany tak jakby cały czas z caps lockiem. Odwrotnością zachowania modyfikatora upper jest oczywiście lower. Lower robi coś dokładnie odwrotnego, a więc zamienia wszystkie litery z dużych na małe. Pamiętamy, że w oryginale litera T była duża oraz S była duża. W tym wypadku wszystkie litery są małe. Tak działa modyfikator lower. Zdarzają się też modyfikatory, które na przykład przyjmują parametry. Takim modyfikatorem jest default. Default, jak sama nazwa wskazuje, podaje tekst domyślny w wypadku, gdy zmienna do niego przekazana nie jest ustalona. Aby móc zdefiniować, jaki to jest tekst domyślny, należy zdefiniować go jako parametr modyfikatora. Parametry modyfikatora podaje się po dwukropku. Dwukropek i pierwszy parametr to tekst, a więc na przykład brak tytułu. Zapisuję i działa to w taki sposób. Wypisywany jest tytuł na ekran. Jeśli tytuł był pusty lub niezdefiniowany, wtedy wypisuje się brak tytułu. Wracam więc do strony, odświeżam. Widzę, że to jest kurs Smarty. Wszystko ok, bo tytuł był zdefiniowany. Jeśli teraz wrócę do kodu PHP i zakomentuję definicję tytułu, w takim wypadku zobaczymy następujący efekt. Brak tytułu. Użyty został parametr z modyfikatora o nazwie default. W tym celu można zastosować taki modyfikator, załóżmy podczas wypisywania komentarzy. Mamy komentarze, w których użytkownicy podają swój pseudonim, podpisując się pod komentarzem. Jeśli natomiast użytkownik nie podpisał się, czy to zapomniał, czy jakkolwiek inaczej nie zapisało się to w bazie, można przy wypisywaniu takiego komentarza za pomocą parametru default zwrócić domyślną nazwę użytkownika, a więc na przykład niepodpisany, anonim, gość albo cokolwiek innego. Kolejnym dość ciekawym, używanym na przykład przy listowaniu newsów modyfikatorem jest truncate. Truncate przecina nam danego newsa, dany tekst do danej ilości znaków. Załóżmy do 10. Zapisuję, wracam i widzimy, to jest 3 kropki, dlatego że kurs Smarty nie zmieścił się nam w limicie 10 znaków. Teraz zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pierwszym parametrem truncate'a jest liczba znaków, po których należy ciąć tekst. Zmieńmy go na 12. Zapisuję, odświeżam. Nic się nie zmieniło. Dodałem dwie litery, a mimo wszystko nic się nie zmieniło. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że truncate zawiera też kolejne parametry, które definiują takie, a nie inne zachowanie. Domyślne zachowanie truncate'a zakłada, że tekst nigdy nie jest przecinany w połowie słowa. Działa to tak, że jeżeli mamy na przykład słowo kot, które jest trzyliterowe i nakażemy mu cięcie po dwóch znakach, to on mimo wszystko nie przetnie tego słowa. Dlatego, że domyślnie truncate nie tnie w połowie słowa, tnie na granicy słowa. Tak więc kolejny parametr truncate'a, który też jest czasami używany,
to tak zwany znak na końcu naszej wycinki. Domyślnie są to trzy kropki, ale możemy podać na przykład trzy kreski. W takim wypadku zachowanie jest oczywiście naturalne. Trzy kreski zamiast trzech kropek. No, mi się bardziej podobają kropki, naturalnie to wygląda. Kolejny parametr to ten właśnie, o którym wspomniałem, czyli przecinanie słowa. Przecinanie słowa. Czy zgadzamy się na cięcie wewnątrz słowa, czy też nie? Domyślnie jest to false. Przy false działa to tak, jak działa do tej pory. Jeżeli podamy true, to w tym momencie następuje ostre cięcie. To jest k i trzy kropeczki. Jeśli tu zwiększymy o jeden znak, oczywiście przybędzie nam KU i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim parametrem dla naszego truncate'a jest zdecydowanie, czy chcemy ciąć na końcu naszego wyrażenia, czy też od środka. Trudno to wyjaśnić słowami, ale zobaczmy to na przykładzie. True oznacza, że chcemy ciąć od środka. To je Marty. To znaczy, że ilość znaków w naszym tekście będzie równa 13, ale zostaną wzięte znaki z początku tekstu, z końcu tekstu i trzy kropeczki łączące. Całość ma razem 13 znaków. Wycięty został środek. W ten sposób można właśnie ciąć albo od końca, albo właśnie trochę początku, trochę końca pokazać, w zależności od tego, jak chcemy zastosować dany modyfikator i w jakim celu chcemy go użyć. Kolejny z bardzo często używanych modyfikatorów to modyfikator o nazwie Replace. Replace, jak nazwa wskazuje, zamienia coś na coś, a więc zamiana tekstu. Załóżmy, że chcemy zamienić tekst o nazwie kurs na tekst o nazwie film o. W tym momencie widzimy, to jest film o Smarty, zamiast to jest kurs o Smarty. Dodatkowe modyfikatory, które mogą Ci się przydać, to modyfikatory liczące, liczące słowa i znaki. Jeżeli liczący, to oczywiście count. Count, podkreślenie, co ma liczyć. Words, czyli licz słowa. 4. No tak, nasze zdanie miało 4 słowa. Jeżeli chcemy policzyć, ile miało znaków, to oczywiście characters. Odświeżam, 16. Do czego to może służyć? A no do tego, że jeżeli przed chwilą wypisaliśmy ucięty tekst za pomocą truncate'a, a chcemy napisać, zostało, cały tekst na przykład zawiera 1000 znaków. Czasami na stronach internetowych tak jest, że na przykład jest fragment newsa, który ma na przykład 10 słów, a poniżej pisze, do przeczytania zostało Ci jeszcze 3000 znaków. To właśnie ten oto modyfikator może temu służyć. Dodatkowo oczywiście możesz go używać też w warunkach, to znaczy, jeżeli na przykład tekst jest dłuższy niż 16 znaków, to go przytnij. Jeżeli jest krótszy, to dopisz do niego jeszcze jakieś tam śmieci. Jest to dość użyteczne, więc warto wiedzieć o jego istnieniu. Myślę, że to wszystkie modyfikatory, jakie powinieneś znać na tym etapie nauki. I resztę modyfikatorów, których nie wymieniłem tutaj w tym kursie, możesz doczytać na stronie smarty.net w dziale Dokumentacja. Dzięki za uwagę, Anno.